Dobry wieczór Państwu, minuta po 21. Ja się nazywam Wojciech Szot, a moje zaimki to on i jego. I zapraszam na godzinę bez fikcji. Państwa i moim gościem będzie dzisiaj literaturoznawca, tłumacz, autor książek dla dzieci i czytelników dojrzałych, Michał Rusinek. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim porozmawiamy o Twojej najnowszej książce i o tym, czego możemy się z niej dowiedzieć, czyli tej książce, która nie jest autobiografią, mimo tego tytułu Zero Zahamowań, muszę coś Państwu przeczytać i Tobie, a będą to już, zaczniemy od życzeń świątecznych. Może to i świąt namiastki, ale zamiast jednej gwiazdki, gwiazdek dziś aż 5+3, nad głowami nam się skrzy. Cóż, choć święta będą dziwne, niechże będą negatywne. Życzmy sobie, moi mili, byśmy wnet się wypłaszczyli. A takie wspaniałe życzenie z ilustracją Joanny Rusinek składa Państwu Michał Rusinek. 5+3 gwiazdki. Wszyscy zaczynamy mówić jakimś takim kodem. Przyniósł nam się taki internetowy kod do języka codziennego. Dość charakterystyczne do tego roku chyba. No trochę tak, ale też muszę sprostować, bo autorem ilustracji jest Sebastian Kuda z opracowania graficznego. Autorką jest moja siostra, ale rzeczywiście te gwiazdki zrobiły furorę. Ruch 8 gwiazdek zrobił furorę i z nimi jest trochę tak, że no niby wszyscy wiemy, co się pod nimi ukrywa, ale przecież to nie jest wcale takie absolutnie jednoznaczne i nawet zdaje się, że jakiś oddział, nie pamiętam gdzie, ale jakiś lokalny oddział Prawa i Sprawiedliwości postanowił walczyć z tymi gwiazdkami i odkodować je zupełnie inaczej, więc odkodował brawo PiS. Więc jeśli ktoś się czuje urażony przez na przykład wulgarność potencjalną, oczywiście wyłącznie wulgarność moich życzeń, to zawsze może sobie w ten sposób je odkodować jako lokalny oddział Prawa i Sprawiedliwości. Nie sądzisz, że słowo odkodował to już prowokacja? Dlaczego? Nie. Nie. Język jest kodem pewnym. Ja używam tego. Ale jeszcze... Nie. To nie jest żadna aluzja. Absolutnie. Żartuję, odnosząc się do tego, że jeszcze niedawno kodować i kodziarze byli w grze językowej. Dzisiaj są inne sformułowania i to też tam się bardzo zmienia, zależnie od tego, jak wyglądają nasze protesty, przeciwko czemu i razem z kim protestujemy. A teraz wracamy po tej krótkiej, krótkochwilnej opowieści o świętach do opowieści o polskiej muzyce, a raczej o polskich słowach do polskiej muzyki, polskich słowach do polskiej muzyki, arty polskich, chwilami wręcz słowach. Co wybierasz, murawę czy trawnik? Murawę oczywiście. No i ja trawnik. Tak podejrzewałem. Opowiedzmy Państwu, bo też ciekawe jest takie, czy na przykład murawę może otulać trawnik, okalać. Okalać oczywiście, że może, ale to jest chyba kwestia naszego nazewnictwa. Jak się zachowamy tak jak Pan Bóg, że po prostu podejdziemy, pokażemy palcem i nazwiemy, to jedno może być murawą, drugie trawnikiem, co kto lubi. Państwo mogą wybrać w tej chwili w głowach, co wolą, murawę czy trawnik. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy lubicie pobiegać, czy lubicie za piłką pobiegać, czy lubicie pobiegać sobie przed domem. Bohaterką piosenki Sławomira, autor słów Sławomir Zapała, jest Łąka, do której już w pierwszym wersie utworu podmiot liryczny zwraca się per mała Łąka. A może to znaczyć zarówno niewielkie jej rozmiary, jak i zażyły do niej stosunek podmiotu. Michał Rusinek analizuje piosenkę, utwór Ty mała znów zarosłaś i mamy w niej niesamowity problem tożsamościowy, który w tym roku jest jednym z podstawowych tematów debaty publicznej, jak piosenka aż sprzed 3 lat. Tak, a tu proszę, a tu gender wyskakuje z niej, bo raz to jest mała i zarosłaś, bo powiedzmy od razu, że tytuł tej piosenki jest taki dwuznaczny, z takim kląsknięciem okiem, powiedzmy, do nas, ty mała znów zarosłaś, bodajże, może przekręcam coś, ale czy mniej więcej tak brzmi tytuł.
No i tam niby on się zwraca do łąki, ale to może się zwracać do kobiety, no ale w pewnym momencie już mu się coś myli, bo zaczyna mówić do trawnika, więc może mu się nie myli, może to jest po prostu jego podświadomość, która mu podpowiada jakieś inne rozwiązania płciowe, czy też genderowe, być może ukryte i skrywane, a jakoś tam pożądane, ale ja nie jestem psychoanalitykiem, więc nie będę w to brnął. To jest zresztą ciekawy przypadek, ta piosenka, dlatego że jak zresztą prawie cała twórczość wspomnianego Sławomira, ona nie do końca wie, bo jej chyba jej autor nie do końca wie, czy to jest na serio, czy to jest pastisz, czy to jest parodia, czy to jest w sensie parodia gatunku. To znaczy, czy on uprawia coś na pograniczu disco polo i muzyki pop, czy też robi sobie z tego żarty. Natomiast jedno jest pewne, bardzo dobrze na tym zarabia, więc jestem pełen uznania, że z takiej formy nieokreślonej pomiędzy na serio a pastiszem udaje mu się jakoś wybrnąć i zmonetyzować ją. Te dwuznaczności, o których wspomniałeś, jak czyta się analizy utworów, zwłaszcza discopolowych i zwłaszcza tych, które dotyczą erotyki i seksu, to trzeba przyznać, że one są strasznie tępe. Tak jakby czasem mam wrażenie, to jest pytanie właśnie do ciebie, czy myślisz, że twórcy, bo to są głównie mężczyźni jednak, czy twórcy tych utworów po prostu tak bardzo boją się powiedzieć wprost pewne słowa, które nie wiem, nie przejdą właśnie przez YouTube na przykład, czy przez jakąś cenzurę ewentualnie, czy zwyczajnie my jesteśmy gdzieś tam przyzwyczajeni do owijania w bawełnę tak, że aż się sami z nią zapontujemy i robimy potem jakieś różne dziwne fikołki? To jest pewnie pytanie bardziej do jakiegoś socjologa czy antropologa. Ale mnie się wydaje, że trzeba pamiętać o takich źródłach piosenki discopolowej, która jest de facto piosenką neoludową, to znaczy to jest ewidentne nawiązanie do muzyki folk, a w tej tradycji właśnie takich przyśpiewek ludowych właśnie w sposób zawoalowany mówiło się o sprawach, że tak powiem, intymnych. No oczywiście nie we wszystkich, ale w tych takich, które powiedzmy przedzierały się do jakiejś takiej świadomości zbiorowej. Więc myślę, że to jest w tym duchu utrzymane, ale rzeczywiście nawet zawoalować można na różne sposoby. I przyznam, że dla mnie takim drugim biegunem tego typu piosenek, czy tekstów piosenek, będą na przykład teksty Jeremiego Przybory, które są również w dużej mierze poświęcone tej tematyce, a robią to, ten woal jest z czegoś zupełnie innego zrobiony i jest literacko oczywiście o wiele lepszy. To jest też, trzeba od razu powiedzieć, zupełnie inna tradycja tekstowa czy piosenkowa, bo ona nie jest ludowa. No ale jest żywym dowodem na to, że można znaleźć oryginalne słowa i właśnie taki materiał tego woalu, który jest o wiele lepszy literacko. Wcale ja nie oczekiwałem po twórcach tych piosenek, że oni nazwą rzeczy po imieniu, chociaż niektóre nazywają i to robią w sposób dosyć, powiedziałbym, zaskakujący, szczególnie taki nurt piosenek, powiedziałbym, dla gimnazjalistów, czy do gimnazjalistów skierowany. To są dosyć wstrząsające w swojej jednoznaczności teksty. No ale czasami taka figura jak metafora może być bardzo oryginalna, a może być właśnie tak, jak ty to nazwałeś, tempa. Kiedy mówimy o metaforach, to jeden z moich ulubionych poszukiwań w twojej książce były poszukiwania zwierzęce. Kim i jak występują zwierzęta w polskiej piosence? Jest to temat na pewno dobrą pracę magisterską, jak nie na doktorat. Na przykład, rzuć fartuchem, nie bądź kura. Tak. Czy kura nosi fartuch? O co chodzi?
No właśnie, oczywiście może tutaj chodzić o kurę domową, ale ja w mojej brawurowej interpretacji postanowiłem jednak tę kurę przywrócić ze sfery metafory do sfery rzeczywistej i jednak trzymałem się tego, że być może autorowi chodzi o drób po prostu. To zmienia znacznie znaczenie tej piosenki. Moim zdaniem, jak to mówią przedstawiciele polskiego kleru katolickiego, ubogaca. Tak, zdecydowanie. Chyba nie znamy tak namiętnej liryki skierowanej do drobiu w historii to polskiej jest biała poezji. Plama w polskiej poezji. Drób jako biała plama w polskiej poezji. Myślę, że to jest dobry tytuł pracy magisterskiej. Państwo, zapraszam do oczywiście zadawania pytań naszemu gościowi dzisiaj, ale też zapraszam do notowania tematów prac licencjackich i magisterskich, bo kilka tutaj się na pewno urodzi. Kolejnym zwierzęciem po kurze, bardzo zresztą popularnym w polskich utworach, są foki. Sądzisz, że ta popularność helskiego, helu i foczek na helu tak wpłynęła na polskich twórców? Z pewnością. I za ślubiny z morzem nie zapominajmy też o tym ważnym geście dla polskiej historii i polskiej kultury. No ale oczywiście to chodzi o pewne pieszczotliwe, ale i umiarkowanie pochlebne określenie na dziewczęta młode i to podejrzewam, że stąd ta popularność, więc to jest taka, powiedziałbym, dosyć zużyta metafora, jeżeli to można tak powiedzieć o foce. Nie jest to bardzo uprzejmie wobec foki, ale to nie chodzi o fokę tutaj, powiedzmy, chciałbym, żeby to wybrzmiało, tylko chodzi o ten zabieg metaforyczny. Mówisz o zaślubinach z morzem, ale tam były jakieś pierścionki w grze, a chyba autorom akurat ten moment, gdzie już trzeba będzie się zaobrączkować, akurat chyba nie w głowie. Nie, nie, wydaje mi się, że on jest oddalany, powiedziałbym nawet. Oddalany, chociaż to co mnie co jest bardzo przerażające, bo też to śmieszne trochę brzmi to żartobliwie, ale właśnie zresztą w tym utworze, który tutaj mamy, Małolatki Piotra Kołaczyńskiego, mam wrażenie, że wzdrygałeś się pisząc o tym utworze. No tak, ja wielokrotnie się wzdrygałem, czytając te teksty poświęcone seksowi w piosenkach, dlatego że z jednej strony mnie to ciekawiło językowo i to, o czym zaczęliśmy rozmowę, to o czym mówiłeś, to znaczy jak o tym mówić w ogóle, to jest interesujące, a z drugiej strony, jak się temu przyjrzeć tak baczniej, to właściwie seks jest zawsze na granicy gwałtu, seks w tych piosenkach i potrzebuje, żeby do niego doszło w ogóle, to potrzebne są środki odurzające i one działają, mają działać na obie strony, to znaczy mężczyzna musi się odurzyć, żeby w ogóle wejść do przestrzeni, w której będzie mógł zapolować, powiedzmy, na przedstawicielki płci przeciwnej, natomiast też i myślę, że mężczyzna bardzo nie wierzy w siebie w tych piosenkach, to znaczy on nie sądzi, żeby jego naturalne przymioty powodowały, że kobiety w ogóle się nim zainteresują, w związku z czym on te kobiety zawsze zgłusza odrobinę różnymi środkami podawanymi albo w płynie, albo w jakichś innych formach i dopiero wtedy liczy na to, że uda mu się zbliżyć do takiej kobiety. Także w gruncie rzeczy to jest taki trochę, jakby to powiedzieć, taki skowyt mężczyzny się stamtąd dobywa, taki, który właśnie nie ufa sobie do końca. Jeszcze oprócz środków odurzających dodajmy, że jest takie puszenie się, to znaczy pokazywanie, jakie to ma się drogie przedmioty, że tu zegarek taki, a tu koszulka kupiona, kosztowna, a tu coś tam, a tu przyjechało się samochodem takiej, a nie innej marki i to ma zrobić również wrażenie na kobietach. Myślę, że to jest też wpisane w taką poetykę. Nie wiem, nigdy nie słyszałem takiej rozmowy i nie wiem, jak może wyglądać taka prezentacja. Nie wiem, czy to jest tak, że pokazuje koszulkę, albo pokazuje zegarek, albo pokazuje kluczyki, że to są właśnie od tego samochodu taki mężczyzna, ale to może być zabawne.
Z tego co pamiętam, widziałem to czasem chodząc z tymi kluczykami faceci, chociaż tu trzeba być bardzo spostrzegawczą foczką w takim razie. Spostrzegawczą trzeba być, żeby zobaczyć ten, co to jest za samochód i żeby nie dać się wsadzić do kiepskiego, ale właśnie tu żart żartem z tym dać się wsadzić. Ale tak na dobrą sprawę to jest kultura gwałtu, tylko po prostu ładnie opakowana w sreberko. Oczywiście, że tak. No i oczywiście uprzedmiotowienie kobiety i ciała kobiety, to tu jest na porządku dziennym i to można powiedzieć, że nawet w tekstach żeńskich, bo tam jest taki tekst pod tytułem Studenteczka, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, który jest taki niby autoironiczny, ale z drugiej strony też osuwa się w dosłowność. I właściwie nie wiadomo, czy jest krytyką takiego podejścia do, powiedzmy, w którym kobieta łowi zamożnych mężczyzn i żyje z nich, czy też jest afirmacją takiego sposobu spędzania czasu. Mnie to już było, bo jednak pracuję ze studentami i studentkami i jakoś tak się poczułem, rozumiem, że to tak nie powinno być. Tutaj tekst Joanna Kaczanowska, studenteczka 2011 rok, cytuję, jestem sobie studenteczką i biznesik mam w majteczkach. Jestem sobie studenteczka i biznesik mam w majteczkach. Proszę? Doceńmy rym. Tak. A gdy czegoś potrzebuję, to w internet się loguje. No, tu już jest rym tak zwany gramatyczny, czyli częstochowski. Trudno. Mickiewiczowi też się zdarzały takie rymy. Mama kasy mi nie dała, sama ciężko pracowała. Doceńmy tą pochwałę późnego kapitalizmu jednocześnie. Myślę, że tak. Ale ten wątek takiego niewolniczego traktowania kobiet w piosence, którą państwo i myślę, że ty również wszyscy znamy, my Słowianie, Cleo Donatan, tam się pojawia taka fraza i ona mnie zadumała ostatnio. W genach mamy to, czego nie ma nikt inny, to jakby bardzo patriotyczne. Zjeżdżają do nas z różnych świata stron. Tak, to po nasze żeby po... Tak, ale to mi zaskoczyło mnie to internacjonalistyczna jednak pochwała tego, bo do tej pory byliśmy jednak w obronie naszych kobiet. No, ale tutaj zjeżdżają, ale nie wiadomo, czym się to skończy, bo może sobie tylko popatrzą, może to będzie tylko window shopping tak zwany, a tymczasem do niczego nie dojdzie, bo jednak jeżeli geny mają pozostać czyste, a rozumiem, że o to chodzi, no to jednak nie powinno dochodzić do takich mieszanek. Też zwróć uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, że my jesteśmy teraz specjalistami, w ogóle cały naród jest to są specjaliści od genetyki, wszyscy się na niej doskonale znamy w kontekście szczepionek, ale też zwróćmy uwagę, że tego typu pochwała Polski, że tak powiem, czystości rasowej pojawiała się również w takiej piosence z lat 80. Andrzeja Rosiewicza, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I tam też się pojawiały takie motywy, powiedziałbym, no w podobnym stylu trzymane. To takie w ogóle romansowanie z obcością, które z jednej strony właśnie jest takie zapraszające, obejrzyjcie sobie nasze Słowianki, a z drugiej strony analizujesz tutaj też teksty, które są niesamowicie ksenofobiczne, powiedzmy sobie to wprost. No tak, i w ogóle tych wątków ksenofobicznych, a nawet jawnie antysemickich pojawia się w tych tekstach dużo. Ja o jednym antysemickim tylko wspomnę, ale on na mnie zrobił wrażenie i teraz nie będzie żadnych śmiechów hitów, ponieważ to jest piosenka dla przedszkolaków, której ja nigdy nie słyszałem, tylko znalazłem w internecie taki śpiewnik dla przedszkolaków i tam jest jedna pani autorka, zdaje się, że i muzyki, i tekstu. No i jest piosenka, która mnie zainteresowała już
z tytułu, o tym, czym jest niepodległość. I z niej wynika, że ta niepodległość to jest coś, czego należy bronić. Nie należy nikogo dopuszczać do nas, żeby nami rządzili, a przecież wiadomo, kto może nami rządzić, prawda? Więc jest to niewiarygodne, takie właśnie dziecięcym językiem napisane, bardzo zresztą sprawnie, bo to jest sprawnie literacko napisany tekst. Natomiast utrwala coś, co, z czym powinniśmy absolutnie walczyć i czemu się powinniśmy przeciwstawiać. No ale to jest dostępne za darmo w internecie. I chyba nie za bardzo mamy poza krytyką jakiekolwiek szanse przeciwstawić się tym tekstom. Jeszcze wracamy do Polski. Jaka właśnie jest Polska według autorów, autorek tekstów, które analizowałeś? Jaka jest wizja Polski? No, wizja Polski jest właściwie taka, jak w całej literaturze, czy prawie całej literaturze popularnej, to znaczy po pierwsze jest historia Polski, z której jesteśmy dumni, przed którą klękamy i tak dalej, a po drugie jest jakaś nieokreślona przyszłość, nieokreślone coś, o co trzeba walczyć. I w ogóle kategoria walki jest chyba bardzo ważna, szczególnie w tych tekstach patriotycznych. Tam jest taki tekst wstrząsający, to jest hymn Wojsk Obrony Terytorialnej. Niedawno powstał ten hymn i wygląda na to, że oni no, muszą uzasadnić swoje istnienie jakąś walką, potrzebą walki, natomiast nie bardzo wiedzą, z kim mają walczyć, więc tak w sposób taki nieokreślony się zwracają, ale do potencjalnego wroga, ale rozumiemy z tej piosenki, że ten wróg po prostu zagraża naszym granicom, więc to jest jeszcze takie myślenie, powiedzmy, z czasów chyba wojny, chyba, no, trudno powiedzieć, ale w każdym razie jest jakaś taka wizja wojny. Wizja wojny, to też miałem takie dziwne poczucie, że gdzieś tam z jednej strony właśnie te Słowianki jeszcze, które idą już tutaj na Eurowizję i do tego, że cały świat będzie się im przyglądał, więc jesteśmy w XXI wieku i nowoczesności, a z drugiej strony gdzieś tam w tej wizji właśnie walczących legionów czy żołnierzy wyklętych. Istnieje, można już wyróżnić odłam piosenki wyklętej? No tak, jest coś takiego już. I to w różnych gatunkach, bo to tak naprawdę jest taka piosenka międzygatunkowa. Okazało się, że rap czy też hip-hop jest takim gatunkiem, w którym ona się sprawdza, przez to, że to jest taki gatunek epicki. No, tam są długie wersy, tam można wiele zmienić. Więc tych historycznych faktów można tam umieścić bardzo, bardzo wiele. Ale one wszystkie są oparte na takim jakimś romantycznym micie wspólnoty, która właściwie istnieje dzięki temu, że właśnie coś jej zagraża i ona się jednoczy. Coś nieokreślonego, ale to jest zawsze jakiś wróg z zewnątrz. To akurat ja nie znalazłem takiego tekstu, znaczy inaczej znalazłem, ale to nie była piosenka, więc ją wykreśliłem, wykasowałem, ale nie znalazłem takiego tekstu piosenki, który byłby jawnie antyunijny. Natomiast w wierszach oczywiście się to pojawia, to znaczy jest tak, to prawie zawsze jest Bruksela, to zresztą jest dokładnie to samo, co się pojawia na paskach TVP. I ta Bruksela jest synonimem, właściwie metonimią, czy synekdochą Unii Europejskiej i ona pełni, z jednej strony taka jak Moskwa, kiedyś, prawda, a z drugiej strony trochę tak jak Mordor, bo pojawiają się też takie wątki, powiedziałbym, fantazji w tym. No ale ten mit romantyczny jest przecież bardzo bliski, czy też odwrotnie, literatura fantazji jest bardzo bliska temu mitowi. Bardzo intrygujące są czasem też zestawienia, na przykład kto co wykonuje. Zakochani pod Giewontem śpiewa zespół Tropik. No, czemu nie? Trzeba mieć w repertuarze różne gatunki, różne teksty, różne tematy. Myślę, że jest to przygotowanie do kryzysu klimatycznego. Takie. Oczywiście, tak. Bardzo dobre. Zakochanych pod Giewontem, słowa Krzysztof Makowiecki,
Michał Rusinek znajduje wielkie wyznanie miłości do Polski i oczekiwanie na tąże Polskę. Ten rycerz, co tam śpi, obudzi się dla ciebie. Zaczyna się nasz czas, zaczyna się na pewno. To jest też akurat pozytywna, taka empowermentowa wizja przyszłości Polski. Podmiot liryczny jest wprawdzie pojedynczy, ale stanowi synek dochiczną reprezentacji narodu, pisze Michał Rusinek. I jego związek... Tak mi się wydaje. I końcówka. Zaczyna się nasz czas, zaczyna się wspaniały, będziemy razem tak, na pamięć się poznamy. Poznanie się na pamięć jest dość specyficznym pomysłem tekstowym. No tak, no ale pasuje do rytmu. W ogóle to powiedzmy może jeszcze dwie rzeczy. Jedną taką, że to, że te teksty wyglądają tak, jak wyglądają, jest często spowodowane tym, że sami wykonawcy je piszą. Akurat w Polsce jest taka tradycja, ona jest związana z sposobem dystrybucji czy redystrybucji zysków z wykonywania piosenek, ale jest taka tradycja, żeby wszystkie te zyski trafiały do jednej kieszeni, więc jeśli ktoś umie napisać piosenkę, w sensie napisać muzykę, no to już napisanie tekstu to już naprawdę nie jest żaden problem. Zresztą ja się na tym nie znam, ale z tego co wiem, to niektóre z tych utworów, w końcu piosenek, mają bardzo przyzwoitą muzykę i bardzo przyzwoite aranżacje, natomiast bardzo często teksty są po prostu puszczone. I to jest dlatego, zresztą ja wiem, bo znam takich ludzi, którzy zajmują się piosenką i oni mówią wprost, że ze względu na to, jakie koszty ponieśli w trakcie nagrywania tej piosenki, to oni chcą, żeby jak najwięcej zysków trafiało do ich kieszeni. Więc to jest pierwsza rzecz, o której warto wiedzieć. Druga rzecz jest taka, że oczywiście to, co cytujesz, pokazuje, że ja wstydzę i ironizuję, ale też ta książka jest tak zrobiona, że ja też ironizuję z siebie, to znaczy ja uważam, że nie ma ironii bez autoironii i trochę też wymyśliłem sobie taką figurę siebie czytającego te teksty, jako takiego trochę przykurzonego filologa, powiedzmy profesora, ale bardziej licealnego pewnie, który po prostu to, co dostanie pod lupę, no to interpretuje, tak jak interpretuje się na przykład klasyków. Zresztą zwróć uwagę, że to tak jest, że szkoła nie uczy nas krytycznego czytania, krytycznej lektury. To ty wiesz doskonale, bo jesteś krytykiem, ale powiedzmy sobie, że, znaczy nie wiem, ale podejrzewam, że nie nauczyłeś się tego w szkole. Ja miałem akurat niezwykłą polonistkę, która co jakiś czas specjalnie dawała nam teksty literacko złe, po to, żebyśmy nauczyli się o nich mówić, bo jednak mówimy o tym o nich nieco inaczej. Bo to w ogóle tak jest, szkoła tak jest skonstruowana, że sam fakt, że tak powiem, podania uczniom czy studentom, no bardziej uczniom, jakiegoś tekstu do interpretacji, jest aktem afirmującym ten tekst, prawda? To znaczy, że to jest tekst ważny, że skoro już się nad nim pochylamy. I to powoduje, że my natychmiast chowamy te wszystkie narzędzia, które mamy do torturowania tekstu, ewentualnie w zanadrzu. Więc ja trochę występuję jako taki ktoś, kto nie ma tych narzędzi do torturowania tekstu, tylko właśnie rozbiera go, kroi na kawały, a plasterki, próbuje pokazać, co podmiot liryczny albo podmiotka liryczna, bo jednak walczę tutaj o feminatywa, coś, co nam mówi, albo jak wygląda sytuacja liryczna, która czasami wygląda dosyć aberracyjnie, powiedzmy, bo jest na przykład bardzo kiepsko literacko opisana. Ale w każdym razie tylko chciałem się wytłumaczyć, że ja nie tylko szydzę z autorów tych tekstów, a właściwie z tekstów, nie z autorów tekstów, ale też i szydzę z siebie. Mówię specjalnie, że nie z autorów tekstów, dlatego że tam się pojawia kilku znakomitych i powiedziałbym wytrawnych twórców, tekściarzy, to może nie jest bardzo eleganckie określenie, no ale rzeczywiście takich profesjonalistów, którym się zdarzyło napisać teksty gorsze i trudno. Mam nadzieję, że oni się na mnie nieszczególnie obrażą. Może tak trochę, ale im przejdzie. Napisałeś kiedyś jakiś tekst piosenki?
Tak, napisałem kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt tekstów piosenek. Nawet miałem taki pomysł, żeby na końcu tej książki poddać analizie właśnie swój tekst, ale uznałem, że to może to być odebrane jako rodzaj autopromocji, więc jednak tego nie zrobiłem. Natomiast trochę liczę na to, że ktoś złośliwie wyjmie taki mój tekst i go podda podobnej interpretacji. Polecam. Bardzo będę zadowolony. Dobrze, to zrobimy to w takim razie po programie. Padło tutaj ważne słowo tekściarz. Właśnie mam wrażenie, że powinniśmy to słowo rehabilitować tak naprawdę, bo cały czas mówimy, my się posługujemy, czy tutaj jesteśmy pomiędzy dwoma sformułowaniami. Poeta, bo są to utwory liryczne zasadniczo, a właśnie, autor tekstów, tekściarz, kiedy tekst piosenki może stać się poezją? Czy w ogóle tekst piosenki z góry, ponieważ jest ułożony jakby formalnie jako jak wiersz, czy jakby wiersz, tak się może nam wydawać, kiedy on się staje poezją? Powiem tak, że na przykład Jeremi Przybora, którego ja uważam za poetę, zresztą nie tylko ja, bo na przykład Wisława Szymborska mówiła, że to po prostu, że on był po prostu poetą, ale on kiedyś napisał taki tekst, w którym pojawia się sformułowanie kompozytor i ten drugi, żeby nie używać tego słowa tekściarz wyraźnie, ale też żeby nie używać słowa poeta, bo nie ma dobrego słowa po polsku. Masz rację, może należałoby to słowo rehabilitować. Bo przecież to jest tak, że, wiem to po sobie, że albo dostaje się, tak jak ja dostawałem na przykład od Doroty Miśkiewicz, gotową muzykę, która, no ja nie czytam nut, więc ona przesyłała mi nagrania, na których po prostu coś tam nuciła i ja do tego jej nucenia dopisywałem jakieś słowa czy sylaby, albo odwrotnie, na przykład wykonawcy zamawiają sobie jakiś tekst no i do niego piszą muzykę, to bywa trudniejsze, bo na przykład czasami mówią bardzo dobrze, ale za dużo o dwie sylaby, jakbyś mógł tak obciąć teraz z całego tekstu dwie sylaby. No to oznacza oczywiście pisanie tekstu na nowo, w sensie z każdego wersu. Albo no, łatwiej jest, jak mówią, dopisz jeszcze tak zwany bridge, przy okazji się dowiedziałem, co to jest. No ale to jest też tak, że mnie się wydawało, że pisanie tekstów jest właśnie równoznaczne, tak jak mówisz, z pisaniem jakichś, no powiedzmy, wierszyków, żeby nie używać słowa wiersz, dopóki nie zacząłem współpracować na przykład z Teatrem Muzycznym Kapitol we Wrocławiu, dla którego przetłumaczyłem piosenki Duke'a Ellingtona. I później w czasie prób, na które zostałem zaproszony, powiedziano mi, jedna z wokalistek powiedziała mi, co ty zrobiłeś, przecież ty napisałeś, dałeś tutaj samogłoskę U, ty spróbuj zaśpiewać U na wysokim C. To jest niemożliwe. Ja tu poproszę A albo E, byle nie I, bo będę piszczeć. Więc to jest bardzo zabawne, to jest trochę tak jak układanie, czy ja wiem, jakiejś krzyżówki albo jolki, w każdym razie taka rzemieślnicza czysto zabawa. Natomiast przecież piosenka jest pewną zamkniętą całością. Znam takich poetów, takie poetki, którzy nie znoszą, kiedy się śpiewa ich teksty, ponieważ uważają, że one są pewnymi skończonymi całościami, one są ewentualnie do czytania na głos. Natomiast nie należy nic do nich dodawać, bo to już też jest rodzaj, no nie chcę użyć słowa nadinterpretacji, ale taka niepotrzebnej interpretacji, czegoś dodanego, z czego wcale tam nie powinno być. I znam takich poetów, którzy się po prostu bronią, nie chcą czegoś takiego. No ale z drugiej strony nie można tekstów piosenek traktować równoznacznie z poezją, bo one właśnie tak zostały napisane, żeby współbrzmieć jakoś z tym, powiedzmy, tekstem muzycznym, prawda? Ja na przykład bardzo lubię taką piosenkę Wojciecha Młynarskiego, którego też uważam za absolutnego mistrza piosenek i żywy dowód na to, że można pisać znakomite pod względem literackim teksty piosenek. Taka piosenka Daj Des,
Daj Desdemono kłótniom tym spokój, destrukcji uczuć mu ich nie prowokuj. I dokładnie wtedy, kiedy pada ta sylaba des, to wtedy pianista gra dźwięk des dokładnie, więc to jest po prostu organicznie połączone z muzyką. Co też nie znaczy, że jak się ten tekst czyta solo, to jest jakiś tekst gorszy oczywiście, no, ale on powstał wspólnie, że tak powiem, z muzyką, tak został pomyślany. Nie ma takich mamy tutaj w tej książce. To pesymistyczne zakończenie wypowiedzi, ale mamy też takich poetów, jak Świetlicki, który jednocześnie zarówno i Świetlicki na przykład bardzo długi czas bronił się przed wydaniem swoich tekstów utworów. Długi czas nie włączał ich do wierszy zebranych, dopiero była osobna publikacja, się musiała ukazać. Jednak właśnie nie tyle je deprecjonując, jakby pokazując, że no, ze względu na powtarzalność form, na rytmy, które są celowe pod muzykę, też na pewno teatralność gestów, które on wykonuje w swoich utworach, że one jednak nie pasują do jego twórczości poetyckiej, a pośmiertnie wydano taki wielki tom Grzegorzowi Ciechowskiemu z jego poezjami. I no i tu efekt był dość zaskakujący, bo najbardziej znane utwory, nagle się okazało, że właściwie to w najbardziej znanych utworach powtarzał to samo słowo, albo to samo zdanie po 10 razy i to nie za bardzo na papierze wyglądało, ale były też perły absolutnie nieznanych piosenek. Tak, mniej znane, tak, to prawda, to prawda. No i to też by w pewnym sensie potwierdzało to, o czym mówimy do tej pory, prawda, że są takie piosenki, które są po prostu, w których teksty bronią się wyłącznie w formie śpiewanej, a są takie, które nie. No podobnie jest zresztą z Ewą Lipską, która bardzo długo nie chciała, żeby wydawać jej teksty piosenek. Wydawnictwo Literackie w końcu ją na to namówiło i niesłusznie rzucili się na tę książkę krytycy, mówiąc, że to jest taka gorsza Lipska, no ale to są, to rzeczywiście są teksty piosenek i należy je tak traktować, to znaczy bardziej jako książeczkę do płyty niż jako książkę poetycką. Jeżeli Państwo mają pytania do naszego gościa, na przykład o interpretację jakiejś linijki, nie patrz, jakbyś chciał mnie zabić teraz z jakimś promieniem, bo to za chwilę też będę poetycko w mielizny wpadał, ale jeżeli Państwo mają zatem jakiś wers, którego nie zrozumieli, próbują, szukają interpretacji, to spróbujemy tutaj razem z Michałem Rusinkiem Państwu pomóc, a czekając na wasze głosy, to ja zadam pytanie o, no chyba frazę, nad którą cała Polska się w pewnym momencie zastanawiała. Kim jest sęp miłości? O rety, nie, no to ja się poddaję od razu. To ja jestem, muszę powiedzieć, właściwie ciągle tkwię w stuporze, w jakim wprowadziła mnie lektura tekstów Michała Wiśniewskiego, bo zarówno tego, Sępie Miłości, jak i piosenki pod tytułem Filiżanka, której naprawdę nie rozumiem. Nie wiem, o kogo tam chodzi, z kim on tak naprawdę, co mu daje tę przyjemność, czy to jest to cappuccino, czy to jest ta filiżanka, czy to jest jakaś kobieta, w ogóle to jest nieprawdopodobny jakaś aberracja tekstowa. I w ogóle mam wrażenie, że tego typu teksty powstają tak trochę przy okazji, tak trochę przypadkiem, jak się zaczynają zgadzać sylaby, to już się jedzie dalej i właściwie już jest wszystko jedno. Czasami jeszcze są takie niebywałe nagromadzenia metaforyczne. Na przykład w jednej piosence heavy metalowej, której ja teraz nie mam przed sobą, nie pamiętam tytułu, pojawia się taka fraza: szatan zaciera szpony zła, którą ja uwielbiam absolutnie literacko. To znaczy, szatan zaciera szpony, to było za mało wyraźnie, więc jeszcze trzeba było dodać, że to chodzi o szpony zła, a nie o takie szpony jakieś, jakby to powiedzieć, ornitologicznie rozumiane.
na przykład, albo jakoś tam, nie wiem, związane z jakąś inną zwierzyną, z którą najbliżej jest szatanowi. Tu się na tym nie znam, na demonologii, ale na pewno to jest jakieś zwierzę. To są niezwykłe momenty, kiedy na przykład brakuje w wersie, w linijce jeszcze jakichś dwóch sylab, więc się je czymś wypełnia i to widać, że to jest zrobione dla rymu albo dla rytmu wyłącznie, a sens po prostu jęczy pod tym, kwili i próba go, zrozumienia go kończy się po prostu tym, że łamie się zęby, albo szpony raczej na tym. Ale to też piękne zdanie, piękna fraza fonetycznie, niezwykle trudna i wymagająca. Chociaż do tego pewnie padła w heavy metalu, w którym można to wykrzykiwać. Ja przyznam szczerze, że kiedyś postanowiłem zostać fanem heavy metalu i nabyłem sobie w czasach licealnych płytę zespołu Cut. Akurat piosenek z tej płyty tutaj nie interpretuję, natomiast odsłuchałem jej w skupieniu, o ile można to nazwać skupieniem, ten stan, w którym się słucha muzyki heavy metalowej, i uświadomiłem sobie, że ja rozumiem z tej całej płyty tylko jedno, właściwie nie zdanie, fragment zdania: stary klasztor pojawił się. Ale gdzie się pojawił i co było dalej, to już po prostu nie usłyszałem z powodów formy wykonania tej piosenki. Więc ja w ogóle pisząc tę książkę starałem się nie słuchać tych utworów, szczególnie utworów disco-polowych. Na szczęście są takie serwisy internetowe, w których jakieś dobre dusze przepisały te teksty. Czasami jak miałem wątpliwości, to słuchałem, a czasami popełniałem jeszcze większy błąd i tutaj Państwa uczulam, żeby Państwo tego nie robili, mianowicie włączałem sobie teledyski. Jest taki nowy czasownik w języku polskim, bardzo przydatny, mianowicie odzobaczyć. I często nie da się odzobaczyć już takich teledysków. Na przykład bardzo uczulam Państwa, żeby nie zechcieli Państwo oglądać teledysku Sióstr Godlewskich, bo tego się po prostu nie da odzobaczyć. Moje życie już jest zupełnie inne po tym. Dzieli się na takie okresy przed obejrzeniem tego teledysku i po. Wiesz, jest jeszcze jedna taka prawda internetowa. Większość osób najbardziej interesuje to, czego mają nie obejrzeć. Więc bardzo serdecznie Ci dziękuję. Właśnie wszyscy nasi słuchacze i słuchaczki właśnie na pewno googlują Siostry Godlewskie, więc przypomina mi to taką sytuację, jak się jechało z wycieczką, był wypadek w gimnazjum i pani krzyknęła: dzieci nie patrzeć, trup. No, to wszystkie to dzieci trupa obejrzały, ale to nie porównuje. Porównanie, muszę powiedzieć, do tego, o czym ja wspominam, do tego utworu. A, dobrze, właśnie chciałem powiedzieć, że może nie porównujmy, ale skoro dajesz nam to prawo, to w takim razie bardzo serdecznie Państwu nie polecamy nieoglądanie. Na tym podwójnym zaprzeczeniu się zatrzymajmy w takim razie. Pytania od Państwa się pojawiają za pomocą Facebooka i YouTube'a, serdecznie do nich zapraszam. Pytanie jest o to, czy Pan Michał zetknął się z tekstami dr Hackenbusch? Tak, oczywiście, ja mogę powiedzieć nawet, że się wychowywałem na tekstach doktora Hackenbusha, ale one, przynajmniej te, które ja pamiętam, które krążyły gdzieś na jakichś kasetach Stilongorzów, to były takie teksty mocno wulgarne. To był właśnie pierwszy taki zespół, który wykorzystywał znaną muzykę i podkładał do tego mocno wulgarne teksty. Niektóre zresztą były bardzo, bardzo ciekawe literacko i zabawne. Nie wiem, co słychać teraz z tym zespołem. Być może popłynął w jakiś nurt mnie nieznany, ale nie wpadłem na to, żeby je analizować. Może w drugiej części. Właśnie sobie tak, dzięki temu, że jesteśmy na wizji online, Mięgwa, dr Hackenbusch. Na rogu ja spotkałem ją, jak zwykle skąpo ubraną, a w ręku kartę zdrowia trzymała. Czy to były karty?
Bardzo słusznie. Ale to jaki jest kontekst kulturowy? Bo nawet nie wiem, kartę zdrowia? No myślę, że to była... A, bo to przy wypisie. Chodziło o choroby tak zwane wstydliwe, więc jeżeli miała tę kartę zdrowia, no to podmiot liryczny mógł domniemywać, że nie grozi mu zarażenie żadnymi chorobami wenerycznymi. Ja bym to tak odczytywał, ale być może nie. Być może to... Okay. Muszę to skonsultować z moim psychoterapeutą, jak będę miał jakiegoś. No właśnie, ponieważ nie da się zobaczyć, to w dodatku do tantiem chyba tutaj superwizja by się autorowi przydała. Jak pan Emilia Koblas pyta, jak pan profesor zniszczy czytanie takiej diskopolowej sieczki, no to właśnie nie da się tego słuchać, analizować, to już istny masochizm. Może nie masochizm. Nie. Ja do tego tak nie podchodziłem. Przy czym to może powiem, jak ja pracowałem nad tym, dlatego że część z tych tekstów jakoś mi towarzyszyła, bo to są takie teksty, które wpadają nam w ucho w różnych miejscach publicznych. Nie da się przed nimi bronić i się je zapamiętuje. Ja zresztą najbardziej zapamiętałem teksty, którymi byłem raczony na wyciągu narciarskim, bo to jest tak, że w Polsce właściciele wyciągów narciarskich lubią umilać swoim klientom czas wjeżdżania na górę tym wyciągiem i instalują na tych słupach podtrzymujących liny takie szczekaczki, z których dobiega właśnie muzyka bardzo skoczna i taneczna, która ma nas tak jakoś rozgrzewać i wprawiać w dobry nastrój, a ponieważ stoki w Polsce są krótkie, więc dosyć często się korzysta z tego wyciągu, więc to się niestety utrwala. Więc część to są takie teksty, które ja pamiętałem i które mi się utrwaliły. Natomiast też przyznam, że ja jestem laikiem, nie znam się na tym. Są tacy, którzy piszą książki o piosenkach disco polo, więc poprosiłem panią Joannę Barańską, która pisała u nas na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę magisterską o twórczości Zenka Martyniuka. Poprosiłem ją o pomoc i ona była moją researcherką i ona mi dostarczała ogromne ilości tekstów różnego rodzaju. Ja sobie za to wybierałem z nich to, co mnie jakoś zafrapowało tekstowo. Więc to nie było tak, że ja byłem do czegokolwiek zmuszony, sam się do tego zapaliłem i sam powybierałem sobie to, co mnie interesowało. Jeżeli jakaś fraza mnie absolutnie ujęła, to warto było interpretować. I jeszcze drugą rzecz chciałem dopowiedzieć, mianowicie ta książka miała mieć zupełnie inne tytuły nawet dwa. Pierwszy tytuł chciałem zaczerpnąć z takiego wywiadu, którego kiedyś udzielił Jeremi Przybora, mówiąc właśnie o takich piosenkach, które gdzieś go otaczają i nie da się ich wyłączyć, nazywając je nietaktami. Bardzo mi się to spodobało, więc chciałem zatytułować tę książkę Nietakty, ale ona z drugiej strony, ten tytuł byłby wtedy z drugiej strony taki trochę wykluczający. Więc potem pomyślałem sobie, że właściwie absolutnie wspaniałym tytułem byłby fragment piosenki zespołu Dab w moim ogrodzie, bardzo zresztą pięknej piosenki, gdzie pojawia się fraza nad tafli wodą i uważam, że to jest wielka fraza i jakoś emblematyczna do tego, co ja biorę pod lupę w tych tekstach. Natomiast jakoś gwałtownie zaprotestował mój wydawca, czyli wydawnictwo Agora, który stwierdził, że taki tytuł spowoduje, że potencjalny czytelnik po prostu wpadnie w stupor w księgarni, patrząc na taki tytuł i to właśnie wydawca zaproponował to zero zahamowań, co mi się spodobało, bo jest wieloznaczne i właściwie skierowane zarówno w stronę tych twórców, tych tekstów, jak i w stronę mnie, który muszę nie mieć zahamowań, żeby je czytać. I tu właśnie odpowiadam na pytanie pani chyba. I jeszcze pani Karolina Meryl-Gierblińska pyta o rytmy w utworach literackich, poezji i prozie. Jak ważna jest rytmizacja narracji, opowieści czy jakiejkolwiek historii? A ja dodam do tego, czy może czasem niedobrze byłoby powiedzieć twórcom, twórczyniom, że mogliby sobie ten rytm darować po prostu. No, to jest różnie, dlatego że
Oczywiście w tekstach epickich on się pojawia stosunkowo rzadko, ale jest taka powieść Antoniego Libery pod tytułem Madame, bardzo kiedyś głośna, która jest tak naprawdę pisana heksametrem, chociaż wcale nie jest poezją, jest absolutnie prozą. I to powoduje, że ją się gdzieś ją masz za uchem pewnie. Tak, tak. Tak gdzieś, że ją się zdaniem autora, ale być może to rzeczywiście tak jest, że ją się po prostu lepiej dzięki temu czyta. W tekstach piosenek oczywiście rytm jest podstawowy. Natomiast ja zauważyłem jedną, można powiedzieć, skłonność autorów tekstów, zwłaszcza hip-hopowych czy z gatunku rapu, że oni stosują namiętnie transakcentację, to znaczy akcentują słowa dokładnie tam, gdzie chcą, a nie tam, gdzie powinien znajdować się ich akcent. I to prawdopodobnie spowoduje, że niedługo w polszczyźnie zniknie taki stały akcent, za przeproszeniem, paroksytoniczny. Musiałem powiedzieć to słowo. Czyli na drugą sylabę. To są bardzo ładne słowa, one nikogo nie obrażają. To dobrze, bo jest jeszcze proparoksytoniczny, ale to jest tylko w tych słowach, w których pada ta trzecią sylabę od końca. Ja myślę, że bardzo brzydkim słowem są trocheje. No jamby też nie są, właściwie są, można powiedzieć, tak. Kiedyś pamiętam, że profesor Balbus i profesor Baluch napisali dla Marii Dłuskiej, specjalistki od właśnie prozodii i od rytmu w poezji, napisali taki wiersz, który się zaczynał od frazy pójdź, że Maryś, pójdź w trocheje. I tam później było nawet gorzej, bo coś tam zamknijmy drzwi na fest, popatrz jaki mam anapest. Ale strona, bo to już naprawdę robi się poważnie. Tak, to już jest Proszę, jakbyś mógł powtórzyć ostatnie zdanie? Mówię, że jest przed 23, więc może nie brnijmy to. Tak, bo wylądujemy w daktylach, jeżeli będziemy szli w tę stronę. Dla osób, które nie mają, i na szczęście dla Państwa, wykształcenia literaturoznawczego, musimy tutaj polecić niestety słownika albo po prostu Wikipedia, albo po prostu Google'a, bo te określenia, no właśnie, te określenia nam w jakiś sposób ustawiają świat i go opowiadają, ten literacki świat, ale myślisz, że twórcy, twórczynie byliby w jakiś sposób mądrzejsi o tą wiedzę, gdyby mieli tą wiedzę i te teksty by wyglądały lepiej, czy raczej, prawda, bo też to jest taka zabawa, ale... Tak, ale są ludzie, którzy mają takie naturalne poczucie rytmu. Ja prowadzę od kilku lat zajęcia z creative writing i specjalnie na tych zajęciach nie używam tego typu określeń, tylko mówię studentom, żeby spróbowali na przykład napisać coś naśladując taki czy inny rytm i albo sobie radzą, albo sobie nie radzą. Jedną z moich ulubionych bohaterek literackich jest hrabina Metaferejne z przygód Pędrka Wyrzutka Stefana Temersona, która ma takie powiedzenie, nie wiem jak to się nazywa, ale wiem jak to się je. Więc moim zdaniem powinno się przede wszystkim wiedzieć, jak to się je. No właśnie, jak się je? Daktyle, a niekoniecznie... Daktyle to wiadomo, jak się je. Ale na przykład taki krytyk. Tutaj mogę jeszcze jedną rzecz dopowiedzieć, jeśli pozwolisz, mianowicie... Ja kiedyś, akurat zajmuję się głównie retoryką, zajmuję się na przykład figuratywnością, figurami retorycznymi czy też stylistycznymi, których jest bardzo, bardzo wiele. Natomiast zauważyłem, że zarówno, oczywiście w piosenkach takich, no to jest ich bardzo niewiele, ale powiedzmy, że w poezji współczesnej jest ich również niewiele. Ja się złapałem na tym, że jeżeli chcę na przykład pokazać, powiedzieć, dać przykład studentom na jakąś, powiedzmy, zełgę prostą, czyli sylepsis, no to daje przykłady z reklam, bo w tekstach reklamowych bardzo często one się, czy też inaczej częściej się pojawiają niż w poezji. To jest zdumiewające.
Na przykład jest taka reklama piwa Żubr, w której się pojawia, która jest cała oparta właśnie na tej figurze, na sylepsie. Warto posiedzieć przy Żubrze, na przykład jest takie hasło, nawet pracę licencjacką. Byłem recenzentem, właściwie promotorem pracy licencjackiej o tej kampanii. Ale co zabawne, jak myślę, to autorem tych tekstów do tej kampanii jest syn Jeremiego Przybory. To prawda, o mały włos, nie wylądowałem kiedyś w tej agencji zresztą. Tak. To oczywiście zaskakujące są czasem drogi różnych słów i sformułowań, które znamy chociażby tego, że reklama przenika do naszego języka codziennego w drugą stronę, ale to jest temat oczywiście na inną rozmowę i nie przy nie dzisiejszej okazji, ale ponieważ zbliża nam się koniec roku, twój rok był bardzo pracowity, jeżeli chodzi o literaturę. Tak, my się tu uśmiechamy, bo ja gdzieś napisałem tak ironicznie, ale z wielką sympatią do Michała Rusinka, że jestem Remigiuszem Mrozem polskiej humanistyki, ale to naprawdę tylko i wyłącznie z zachwycenia twoją aktywnością i translatorską, i pisarską, więc wymieńmy, 2 tomy Fistaszku w tym roku wyszły w twoim tłumaczeniu. Lat wychodzą, tak. Dwie książki dla najmłodszych, czy młodych, czy młodszych czytelników, Wichajster i Mikmak. Wichajster o słowach pochodzenia obcego. Taka straszna rzecz, że nasz język pochodzi od obcych w wielu momentach. I Mikmak o różnorodności. Do Wichajstra od razu pytanie, jakie najciekawsze jest słowo, które za to obcy używają od nas? O jakim słowie powinniśmy być dumni, że używając znowuż tutaj języka z Disco Polo, że zapłodniliśmy Europę tym słowem? Moim ulubionym słowem jest angielskie słowo spruce, które oznacza świerk. Jedna z teorii jest taka, hipotez właściwie etymologicznych jest taka, że ta nazwa spruce wzięła się stąd, że w XVII wieku Anglicy sprowadzali drewno, właśnie drewno świerkowe z Polski i ono było opisane z Prus, bo pochodziło z terenu Prus i stąd to słowo, które zostało zapożyczone, czy zrobili z tego słowo, więc w jakimś sensie zapożyczyli. Ale szczerze mówiąc, tych słów zapożyczonych, tak zwanych polonizmów, tych słów zapożyczonych, o proszę, jest Wichajster, zapożyczonych z języka polskiego jest niewiele, także dlatego, znaczy z dwóch powodów, po pierwsze bardzo trudno określić, czy jakieś słowo akurat weszło z polskiego, czy na przykład nie z rosyjskiego, albo z polskiego, więc pewnie trzeba by mówić o jakichś słowianizmach. A po drugie to było tak, że często język polski był tylko takim przystankiem, bo na przykład drugie słowo, które bardzo lubię, za które powiedzmy jesteśmy odpowiedzialni za jego rozprzestrzenienie się po Europie, to jest słowo ogórek, bo to ono z języka polskiego przeszło do języków germańskich i skandynawskich, ale to nie jest słowo słowiańskie, bo pochodzi od starogreckiego słowa auguros, które oznaczało zielony i niedojrzały. No ale powiedzmy, że dołożyliśmy do tego swoje 3 słowiańskie grosze, do ogórka. Nie wiem, czy jednym z słów, które co prawda jest latynizmem, ale współcześnie polszczyzna je rozpropagowała w krajach słowiańskich, jest lustracja. A, no tak. No i inteligencja, która teoretycznie jest też rosyjska, ale określenie inteligencja na klasę społeczną jest na pewno słowiańska. No i także na przykład słowo powstaniec weszło do języka rosyjskiego właśnie z języka polskiego, tak jakby Rosjanie w ogóle do pewnego momentu nawet nie dopuszczali do siebie takiej myśli, że ktoś taki może istnieć. Ale to już jest nadinterpretacja. O interpretacjach i nadinterpretacjach, niedointerpretacjach i sępach miłości. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Rusinek. Za tydzień będziemy podsumowywać ten rok z udziałem 3 osób,
które zajmują się językiem i będziemy rozmawiać o tym, co się w tym języku ciekawego zmieniło w tym roku i takim jednym ze słów, nad którym będziemy się zastanawiać i do której rozmowy ja Państwa bardzo serdecznie zachęcam, są neutratywy. Nowa inicjatywa osób, które chciałyby, żeby nasz język, czy język, który jest do nich właściwie kierowany, nie zawierał w sobie form męsko- lub żeńsko-osobowych, co nie znaczy, że jest to język nijaki, bo to nam się tak od razu kojarzy. W tym roku nie było młodzieżowego słowa roku. To jest bardzo smutny rok. Nie było smutne, skrytykowałem ten fakt i zaraz po tym, jak go skrytykowałem publicznie, to dostałem zaproszenie do jury w przyszłym roku. Także w razie czego będę mógł swoje znów 3 grosze jako juror dorzucić do tego głosowania w przyszłym roku i mam nadzieję, że uda się wyłonić jakieś słowo. Ale też ja trochę rozumiem jurorów, dlatego że rzeczywiście większość tych słów to były takie słowa bardzo dramatyczne i takie słowa bardzo wykluczające, te, które zostały zgłoszone. Przypomnijmy, że to nie jest konkurs, tylko to jest plebiscyt, więc to internauci podrzucają swoje pomysły i stąd kłóciło się to z regulaminem tego plebiscytu. No ale taki był rok. Rok był bardzo dramatyczny, zarówno przez pandemię, jak i przez protesty po decyzji tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego i te dwa, że tak powiem, źródła były czy wyprodukowały takie słowa, które nie mieściły się w regulaminie. Ja się bardzo cieszę, że możemy to wytłumaczyć tym, że język miał nie być wykluczający, a w tym roku także protestując, to jest chyba oczywiste. Używamy języka, który wyklucza, który obraża, który jest nacechowany i to nacechowany tak bardzo, że już bardziej nie może, języka wprost wulgarnego, no ale zawsze tutaj ten kontekst grał rolę, więc może i dobrze, że do historii kolejnych słów nie przeszły te słowa, a poczekamy na to, co Michał Rusinek i reszta osób z jury przyszłorocznego młodzieżowego słowa roku nam zgotuje. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Gratuluję książki. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za słuchanie nas. Tak jak mówiłem, za tydzień zapraszam do rozmowy o feminatywach, neutratywach oraz możecie usłyszeć naszą próbę posługiwania się neutratywami, co będzie dość trudne, nie ukrywam. Uczę się tego, ale myślę, że ma to na pewno sens, zwłaszcza, że jedną z osób będzie właśnie osoba tworząca słownik neutratywów polskich i Radę Neutratywów Polskich. Ja będę bardzo z przyjemnością i muszę tutaj dodać, że mam taki pomysł, żeby na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Polonistyki zorganizować konferencję naukową poświęconą neutratywom, bo wydaje mi się, że też wysłuchanie tych ludzi przez nas, filologów, i z drugiej strony jakaś reakcja nasza filologiczna na ich propozycje, myślę, że może dać coś ciekawego i też dać coś językowi, szczególnie, że oczywiście polszczyzna jest bardzo zgenderyzowana, ale i binarna w jakimś sensie, ale też jest bardzo dużo w niej takich form potencjalnych, które na przykład można znaleźć w literaturze. Już pomijając Jacka Dukaja, to chociażby u Lema, prawda? Ja zawsze daję przykład z tego opowiadania Maska, które jest w pierwszej osobie właśnie na początku ta bohaterka nie ma jeszcze płci, więc mówi o sobie urodziłom się. To jest forma poprawna absolutnie, ale tak zwana forma potencjalna. Więc takich form jest dużo, polszczyzna jest dosyć plastyczna, jestem przekonany, że sobie poradzi.
Polszczyzna sobie poradzi, my sobie pewnie też, jeżeli tylko trochę popracujemy wszyscy ze sobą, poradzimy też po prostu z mówieniem do osób tak, jak one sobie tego życzą. Dlatego też serdecznie już zapraszam na przyszły tydzień. I przypominam, co nam Patek też przypomina, zrzutka na działalność Resetu Obywatelskiego na zrzutka.pl. Serdecznie zapraszamy, dzięki temu będę miał ubezpieczenie, proszę Państwa, na przykład, bo to też w tym ma nam pomóc. Serdecznie jeszcze raz dziękuję Michałowi Rusinkowi i dziękuję Państwu. Dobranoc. Dobranoc. Reset Obywatelski.